coraz więcej komentarzy, że to wina piłkarzy i było, przyznam szczerze, dużo komentarzy i prośba do, od naszych widzów do pana, żeby się do tego odnieść, żeby piłkarze po prostu garze za ten mecz z Mołdawią, ci pieniądze, jakie oni dostaną, wyjściówki i tak dalej, oddali na cele charytatywne, bo na te pieniądze nie zasłużyli według naszych widzów. Ale to sądzę, że sami to powinni zrobić, no bo jak już dostali, ale ja uważam, że mecz, który będzie, dwa mecze następne i to będą dla mnie takie decydujące. Piłkarze powinni, przepraszam, bo to już te pieniądze to dostali, powinni zagrać za darmo mecze z Wyspami Owczymi i z Albanią, żeby uciąć te wszystkie spekulacje, że oni grają dla pieniędzy. Nie, oni powinni dla mnie zachować się jak mężczyźni, powiedzieć, dobra, dziękujemy za premię, zresztą nie muszą tych pieniędzy, bo oni mają w klubach ogromne zarobki. Gramy te dwa mecze za darmo, a premię przekazujemy dla turniejów jakichś takich młodzieżowych, dziecięcych. I to dla mnie byłaby jakaś takie zadośćuczynienie, bo wielu ludzi mówi, a bo oni tam grają dla pieniędzy. U nas też są ogromne pieniądze za wyjście z grupy, za Mistrzostwa Europy. Ale co z tego? No przecież to, co było wczoraj, to jest, ja mówię, myśmy, panie redaktorze, nazwali, że była to pornografia futbolu w meczu z Albanią. Nie wiem, jak to nazwać. Co było wczoraj w meczu z Mołdawią? To była super pornografia. I sami do tego doprowadzili. Trzeba, jeszcze raz mówię, trzeba zrobić rewolucję w składzie, bo następnego meczu przegranego, czy nawet zremisowanego, już nie możemy sobie na to pozwolić. A grupę mamy, okazuje się, że grupę śmierci. Bo jesteśmy na czwartym miejscu. Jedna czołowy piłkarz na świecie prowadzi swoją drużynę, jest w grupie śmierci. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. Wspomniał pan właśnie o Robercie Lewandowskim, panie Janku, i mamy pytanie z naszego czatu. Andrzej Kopara, cześć Andrzeju. Lewandowski, sorry, ale widać, że nie sprawdza się jako kapitan. No i pod bramką, żeby zawodnik Barcelony, gdzie grają tiki-takę, nie może kiwnąć jakiegoś zawodnika, który pracuje jako kelner w barze. W pełni się zgadzam, ale myśmy, panie redaktorze, poruszali tę kwestię w momencie, kiedy on przeszedł zupełnie niepotrzebnie, ale to jest jego sprawa, według mnie niepotrzebnie przeszedł do Barcelony. Jest inny styl gry. Tutaj był 6 czy 7 w Bayernie na niego grali. I on miał dużą swobodę, miał dużo sił. Tutaj niestety, to żeśmy również przewidzieli, musi w Barcelonie się cofać, grać jako ten pomocnik. Czyli jak w Bayernie robił powiedzmy 7 kilometrów, to w Barcelonie robił 12. A niech zobaczy, spojrzy na PESA. Im starszy, tym więcej ma robić kilometrów. Proszę zauważyć, no 21 bramek strzelić w tylu meczach Ligi, dla Ligi, to przecież on by znowuż, gdyby grał w Bayernie, to koło 40 by się zakręcił, jeśli by grał w dalszym ciągu. Proszę przypomnieć sobie, jak oni za Nagelsmana wygrywali po 7-0, po 6-0. Robert by tam był królem. To jest pierwsza sprawa. Drugi, grałby zdecydowanie lepiej na Mistrzostwach Świata. Bo nie byłoby tej czerwonej kartki, nie byłoby tej frustracji, nie byłoby tej nagonki Niemców na niego i nie byłoby tego upokorzenia. Przecież przyjechał na trening i wówczas mu powiedzieli, możesz odejść. Bo gdyby nie przyjechał, to byłby zdyskwalifikowany. Także, a Niemcy nie liczą się z pieniędzmi. Proszę zauważyć, Nagelsmann został kupiony chyba za 20 milionów euro, i w jeden wieczór czy w jedną noc został zwolniony. I przez to w Bayernie nastąpił krach. Robert, tak. Oczywiście on jest, jego kryje 2-3 zawodników, ale zatracił skuteczność, no bo przecież te 2 stówy, które miał
pierwszej połowie, no, zakończyłyby spotkanie, bo 3 czy 4-0, no to już właściwie nie było, można stracić jedną bramkę, nic się nie stanie. A u nas po pierwszej bramce, po pierwszym tym wielbłądzie panika. I co? Oni ruszyli bardziej do przodu, jak mogli tylko przejść, a myśmy coś zrobili? Jedna akcja Roberta z Kamińskim. Poza tym nic. Oni rządzili grą. Oni grali na pałę, oni wszędzie wybijali, no bo poczuli, jak to się mówi, zwycięstwo, że zwycięstwo jest, no a dla nich to zwycięstwo to jest chyba jedno z niewielu z takim przeciwnikiem w historii mołdawskiego futbolu. Prawie 3000 osób, panie Janku, na czacie, dokładnie 2774. Bardzo wszystkich serdecznie witamy w ten smutny jednak poranek po jednej z największych kompromitacji reprezentacji Polski w historii. Ja wiem, że po takim wyniku i po takim meczu pierwsze, co ciśnie się na usta, to niecenzuralne słowa i łapki w dół. Natomiast my bardzo prosimy o łapkę w górę dla pana Jana i dla kanału Super Express Sport. Subskrybujcie nas, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, nam będzie miło. Wracam do naszego czatu. Mamy pytanie, panie Janku, od Marcina Polaka. Cześć, Marcin. Pytanie, stwierdzenie raczej. Mówił pan o rewolucji i Marcin komentuje, tu rewolucja nie pomoże, tu najlepszy trener nie pomoże, bo z G tortu nie ulepisz. Ale zasłużyliśmy na to, bo jakby to powiedzieć, po Mistrzostwach Świata, kiedy Adam Nawalka do Mistrzostw Świata trenował drużynę kapitalnie, było widać, że na Mistrzostwach Europy, no przegraliśmy karnymi z Portugalią, oni zdobyli Mistrzostwa Europy, no był jakiś, no było to, był ogromny postęp. Z 80 miejsca wskoczyliśmy do pierwszej dziesiątki, za wysoko, ale wskoczyliśmy. I później zaczął się zjazd. Adam zaczął kombinować na Mistrzostwach Świata i praktycznie do dzisiaj kombinujemy. Nie było tego drylu. Nie było tego drylu w grze, że my musimy piłkę utrzymać w środku pola. Tak jak utrzymywaliśmy, mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo, przez cały mecz meczu z Mołdawią. Przez cały mecz. Było to 73 do 27. Ale oni nie są pionkami, oni przekroczyli tę naszą połowę i wtedy, kiedy oni przekraczali naszą połowę, dostawali kapitalne siły, a my wpadliśmy w panikę i nie było zawodnika, który by to opanował. A od czego są rozgrywający? Rozgrywający? No niestety, dwóch było i teraz na kogo zwrócić uwagę? Całą winę. No to zrzucili w tym momencie na Damiana Szymańskiego, który odpowiada za grę defensywną. No tu trzeba było po prostu nie wpadać w panikę. No jak drużyna, która...